Zobaczymy w tym finale Michała Kijewskiego na torze szóstym UKS Sokół Węgorzewo. Życiówka 48-47, równo 48-0-0 biegał w tym roku Adrian Wójciak. UMLKS Pegas Opoczno, on na torze piątym, na czwartym Wiktor Wróbel z Orkana Ostrzeszów. Na torze trzecim Jan Śmietanka, Unia Chrubieszów. Na torze drugim Marcel Szafranek, zawodnik Energetyka Poznań. I na pierwszym Bartosz Wieczorek, UKS Herkules Sulejówek. Jan Śmietanka nie miał zbyt wiele odpoczynku przed tym finałem. Czy będzie w stanie podjąć rękawice w walce chociażby z Adrianem Wuciakiem, który ma tutaj apetyt na złoty medal? Przed rokiem 48-73 dawało złoto Mikołajczakowi, a teraz Adrian Wójciak walczy z Michałem Kijewskim. Wójciak, on będzie jak na razie pierwszy, 22-31. Taki międzyczas zawodnika Pegaza Opoczno. Odskakuje Michałowi Kijewskiemu, także Śmietance, który w tym momencie jest dopiero przedostatni. Ale to też nie dziwi, patrząc jaki wysiłek podjął zawodnik Unii Chrubieszów w dniu dzisiejszym, a Wójciak powinien dowieść ten złoty medal przed Kijewskim i wygrywa z czasem 48-04, niewiele gorszym od jego rekordu życiowego. 48-01, zaledwie 0,01 gorzej od życiówki Adriana Wójciaka. To już jego oficjalny czas. Kijewski 48-17, o 0,3 bije rekord życiowy, a brąz ostatecznie dla Jana Śmietanki. Proszę bardzo. Czyli da się. Wykrzesał jednak siły na ostatnie metry i zdobywa brązowy krążek wynikiem 48-52 o 0,07 przed Wiktorem Wróblem.